Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, to ważne, abyśmy organizowali siły społeczne, namawiali ludzi znanych, ważnych. Bardzo dziękuję pani prezydentowej Annie Komorowskiej za patronat nad tym spotkaniem i tą akcją, żebyśmy organizowali te wspólne siły po to, żeby przeciwstawiać się złu, jakie niesie mowa hejterska, jakie niesie nienawiść, szczególnie w sieci. To nie cenzura, to nie zabronienie wypowiadania się, a nasze dobre, pozytywne działanie przeciwko złu, które sączy się ze słów hejterskich, często skrywanych za anonimowością, może zahamować ten wielki wzrost, rozlewanie się mowy nienawiści. Pamiętajcie, żeby nigdy nikomu nie bronić swobody wypowiedzi, ale pamiętajcie też, żeby reagować na zło, które pojawia się w słowach. Dlatego, że jeśli słowa płoną, to później mogą płonąć ludzie. Historia ludzkości daje nam dowody, smutne, tragiczne dowody na to zło, które zaczynało od słów, a później niszczyło narody. Ale może to oznacza niekiedy, że także trzeba po ludzku przytulić tego, który nie wie, co czyni. Bo na pewno jakiś procent tych hejterów nie do końca rozumie, jakie zło mogą wyrządzić. Więc wyjaśniajmy im to. Przytulam hejtera.